Rock Radio. Właśnie kolega Adam wszedł do studia, wziął w rękę flet, jakkolwiek to sobie interpretujecie, i powiedział, że jest muzykiem wszechstronnym. Tak jest. Dzień dobry, Adamie. Dobry wieczór. Wielki artysta polski Adam Darski jest naszym gościem. Wytatuowany, szczupły, przystojny, brodaty. Brodaty. Bo wiesz co, ja mam tak jak ty, znaczy, szczerze mówiąc, rośnie mi siwucha. Zajebiście. W dwóch miejscach, znaczy, miałem rudo. Tu? No to gole, wiesz, nie, od lat, ale kremu dekamie. Czy brzytwą? Wyrywam, po indiańsku. Nie, ale właśnie mam dwa miejsca, gdzie była ruda i posiwiała. I tak szczerze mówiąc, mam z tym problem, ponieważ po prostu, wiesz, lubię się tym robić. No po prostu tak? Mam problem ze starzeniem się, tak, ta siwa. A ty? Nie, siwa spoko. Eksponujesz. Ja lubię siwę. Siwe, zmarszczki, to są wszystko fajne, takie, nie wiem, dla mnie to wszystko jest spójne tutaj. My z kolegą Adamem, słuchaj Rysiu, bierzemy udział w konkursie, który nazywa się turbobroda.pl, może to jest strona internetowa, wy wchodzicie na tą stronę i tam są zasady konkursu. O co chodzi? Wysyłacie do nas zdjęcia swoich zarostów z akcentem na brodę, ale często broda się łączy z wąsem. Ja mam taką słabość, jeżeli jest jedno z drugim się fajnie łączy, to jest wtedy dobrze. Tak jak ty na przykład, albo tak jak ja, mówiąc nieskromnie. My mamy zajebiście. Zapowiem ci krótko. My byśmy wygrali ten konkurs, ale jako, że jesteśmy jurorami, nie możemy startować. Wy wrzucacie, robicie swoje zdjęcie z brodą. Tak. Selfie może być, albo przed lustrem. Hashtagujecie je w odpowiedni sposób, bo są trzy rodzaje brud. Te hashtagi znajdziecie na stronie. Ale jaki to jest podział? Bo ja znam taki podział, że broda po prostu albo puszczasz brodę świadomie, albo się nie golisz. To jest mój podział taki po prostu, bo to są nie mamy świadomie, raczej brody świadome. Świadome. Pęgnowane brody, tak. A ty, twój podział jest jaki? Ja dzisiaj, nasz podział w turbobrodzie jest taki, że jest długa, wystylizowana i odjechana. Okej. Okay. Ja się łapię pod odjechaną, nergal wystylizowaną, a długo. Odjechana to jest taka no do jaj, tak? Taka... Jak się na mnie spojrzał. Mamy ładne brody, ładne. Po prostu i będziemy oceniać, mi będzie podpowiadało serce, jak mam oceniać dane brody, bo na technice się nie znam, bo w jury jest jeszcze Lukas. Tak, my jesteśmy z Zajewkowiczami, a w jury mamy faceta takiego od techniki, po prostu tego, żeby to fachowo ocenić, a my będziemy po prostu, a my damy się ponieść emocjom, prawda? I będziemy pięknie, spędzimy kilka wieczorów nad ocenianiem waszych zarostów. Nagrody są piękne. Ojej, nagroda. Nagroda. Zacieram ręce. Słuchajcie, po pierwsze zacznę od tych nagród za trzecie i kolejne miejsca. To są trymery, oprócz tego wizyta u ciebie w Barberianie. Tak jest. Motocykl polskiej produkcji. Junak. Nie biorę. Junak. A pierwsza nagroda jest, to taka nagroda, że rzeczywiście jest pokusa, żeby wysłać swoje zdjęcie w pinglach, w okularach. W pinglach? Żeby nie poznali. W okularkach. Arabskie gogle. Dokładnie. Mój drogi, w arabskich goglach jest pokusa, żeby wysłać, ale bo pierwszą nagrodą jest wyprawa szlakiem Route 66. Czyli dla każdego prawdziwego mężczyzny. Jest marzenia dziecka. Historia. Więcej szczegółów znajdziecie na Facebooku, na stronie turbobroda.pl. Tam wszystkie zasady. Dzisiaj wszystko startuje. Dzisiaj o 21:00 Turbo, piątek w Discovery Channel. Linka znajdziecie na profilu Rock Radia teraz. Panie Tymański, więc ja czekam na pana zarost. Nigdy nie byłem w Stanach Zjednoczonych.